syndrom spermy w Sejmie. Otóż naprawdę z czymś takim się spotkałem i to było wręcz zjawisko. Będąc posłem pierwszej kadencji, największym ówczesnym skandalem było pojawienie się Anastazji P. Była to kobieta bardzo przeciętnej urody, choć młoda, 20-paroletnia, taka troszeczkę przytuszy, taki pończuszek, nic szczególnego, ale robiła zachrabiankę, dziennikarkę jakiejś prasy polonijnej, tak została wprowadzona na te sejmowe kuluary, salony, zaczęła tam krążyć, robić wywiady, seksownie się tak ubierać, z takim rozpierdaskiem tutaj, żeby udo zawsze było widać, z dużym dekoltem, no niemalże biust jej wypadał. To były te wszystkie atuty seksapilu bardzo mocno wyeksponowane i to zwracało powszechną uwagę wśród tych wypuszczonych posłów. No bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że niewielu posłów mieszka w Warszawie lub okolice, przecież przytłaczająca większość jest z całego kraju, jak już tak siedzi wiele miesięcy w tych papierach, mimo że jeździ do domu i na różne rzeczy tam relaksujące ma czas, no to jednak nie zawsze też ma na to ochotę, prawda? Bo z moich obserwacji wynikało, że po prostu ta praca w parlamencie jest no dosyć nużąca, siedzenie w tych papierach, w tych komisjach, spotkaniach, no i tak na okrągło to samo i właściwie strach wyjść na miasto, gdzieś nawet na kielicha, bo zaraz pismaki biegają i tylko polują na sensację, można się nadziać na jakąś rozrubę, na jakąś pannę, kobitkę, która się przysiądzie, ktoś zrobi zdjęcie. No były takie zdarzenia wielokrotnie, nawet pijaństwa gdzieś na mieście opisywane, więc to właściwie to wszystko się skoncentrowało w Sejmie. Nawet po pewnym czasie zdecydowano, że trzeba jakiś coś w rodzaju spa zrobić, żeby tam mogli się ci posłowie i senatorowie relaksować. No więc wybudowano basen, saunę, jakąś siłownię, ale ja tam już później chodziłem przez parę lat, jak już nie byłem posłem, tylko dlatego, że tam było zawsze puste. To się nie cieszyło jakby wzięcie. Więc jakby też to nie zmieniło tej sytuacji. No i pojawienie się takiej kobiety, która no wręcz miała to wypisane w swoim zachowaniu i stroju, bierz mnie, no spowodowało, że doszło do największego wówczas skandalu, bowiem Anastazja P, prawdopodobnie wprowadzona tam przez Jerzego Urbana i sfinansowana, no przerobiła kilkudziesięciu posłów. Przyznam się, że ledwo ją kojarzyłem, no bo ja mam trochę inny gust i tak mało atrakcyjna kobieta jakby we mnie nie budziła żadnych emocji, a ponadto, no może dlatego też swoich sileł tam nie zarzuciła w moją stronę, bo byłem wówczas bardzo mało znanym posłem. Więc wybierała sobie oczywiście tych, których później opisała w tej słynnej książce Erotyczne immunitety. Pamiętam, że pierwszy nakład w ilości 700 egzemplarzy to się rozszedł jednego czy dwa dni. Było bardzo dużo do druków. No i tam dużo oczywiście ludzi zostało w jakiś sposób, posłów skompromitowanych. No, najsłynniejsi to przede wszystkim Aleksander Kwaśniewski z tych postkomunistów, Leszek i Miller, z prawicowców, z ZHN-u przez Stefek Niziołowski i wielu, wielu innych. No ona tam opisywała w szczegółach te wszystkie ich wyczyny, ale chyba jednak najlepiej, najbardziej może zabawnie albo oryginalnie wypadli posłowie Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. No, Krzysiu Ibisz, młody przystojniaczek, aktor, został przez nią określony jako, jedno słowo pominie,
że on to wszystko tam, co na drzewo nie ucieka, to tak go określiła. A już zupełnie paskudnie został jakby opisany Zbyszek Ejsmont, nasz minister do spraw promocji przedsiębiorczości. Ponoć Zbyszek Ejsmont powiedział jej tak: zerżnąłbym cię na stole marszałka podczas obrad. I to był hit roku 92. Skończyło się u Zbyszka pikantnym rozwodem. Tego samego roku byłem na Sylwestrze, takim imprezie zamkniętej, prywatnej, i Anastazja P. też się tam zjawiła. W takiej balowej kietce, z długą fifą, z kapeluszem i z taką szarfą przypasaną przez ramię, na której widniał napis: jestem kurwą, nie z tej ziemi. Miała dystans ze sobie, poczucie humoru, ale ponoć nie najlepiej skończyła. Czy to zabawna historia? Sami osądźcie Państwo, w każdym razie była chyba największym skandalem w polskim parlamencie w czasach III RP. Szkoda, że zapomniałem.